6 czerwca w Kęckim Domu Kultury odbyło się podsumowanie 6. konkursu fotograficznego pod tytułem Mieszkańcy Lasu, zorganizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy. W konkursie wzięło udział ponad 60 uczestników z 22 SDS-ów. Był to konkurs fotograficzny, wzięli w nim udział uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu Małopolski oraz terapeuci, którzy prowadzą zajęcia z podopiecznymi właśnie w środowiskowych domach. Wzięło udział łącznie 68 osób, nadesłano 68 prac. Musieliśmy pracę niestety ograniczyć, ponieważ możliwości wystawowe po prostu przerastały chęć pokazania swojej twórczości. Ale serdecznie zapraszam, prace piękne, z roku na rok coraz wyższy mają poziom. Jesteśmy na konkursie, który ma już swoją tradycję, to kolejna odsłona, tym razem roku 2013. Z lat poprzednich podopieczni środowiskowych domów samopomocy mają rewelacyjne spojrzenie, widzą świat zupełnie inaczej niż my i nawet bym powiedział, że lepiej. Lepiej, ponieważ jest to otwarte, jest to tak naprawdę z olbrzymią wyobraźnią, z olbrzymim wyczuciem i to powiedzmy my świat tak traktujemy bardzo szybko, nie mamy czasu na wiele rzeczy, więc tak naprawdę to co widzimy na zdjęciach myślę, że jest ucztą dla wszystkich oglądających i było niezłą zabawą dla tych, którzy te zdjęcia robili. W trakcie uroczystości miała miejsce również część artystyczna. Recital Renaty Danel, piosenkarki, kompozytorki, a także autorki tekstów piosenek. Ja na ogół śpiewam piosenki swoje, ponieważ mam do dyspozycji bogate instrumentarium w postaci fortepianu, więc na ogół są to ballady, ale dzisiaj będą też piosenki o troszeczkę innym charakterze. Mam nadzieję, że będzie sympatycznie i mam nadzieję, że będzie miło. Słyszałam już, że osoby, które znajdują się na sali, to osoby niezwykle ciepłe i bardzo fajnie reagujące na muzykę, także mam nadzieję, że będzie po prostu sympatycznie, że będziemy się fajnie bawić. Po koncercie uczestnicy konkursu usłyszeli wyniki. W kategorii środowiskowych domów samopomocy pierwsze miejsce zdobył SDS Oświęcim, drugie Jelcza, trzecie Niepołomice. W kategorii indywidualnej za najlepsze zdjęcie nagrodę główną otrzymał Krzysztof Popiela. Wśród terapeutów zwyciężyła Anna Janaś.